Miejscówka, zobaczcie. Na szczupaczka nawet, nie? Jest moja baszta! Jarek, Żabka. Przyjdę do ciebie tu. Przypadek? Zawsze koło Żabki, nie? Przypadek? Nie sądzę, nie? Co to jest? Jakaś szmata, jakaś. Patrz, jest zemsta, bo ja myślałem, że szczupaki będę łowić. Dobra, też mam Jarka taką szybką, tak dla... Krystian tutaj, tam też Władko Maniacy. Lecimy dzisiaj na wodę. Co będziemy łowić, Krystian? Co będziemy łowić? Ryby. Chyba. Zobaczcie, mi zabrakły ciężarki. Do dropshota, bo z Filipem się nastawiamy jednak na dropshota, a nie na sandacza. Tak Filip tak wymyślił, że zapunktujemy dzisiaj okoniem. Zobaczymy. Ciśniemy, jesteśmy trochę spóźnieni, ale od godziny 16 mamy łowienie, od 16:30. A teraz lecimy pod Wisłą. Zobaczcie, nad nami jest Wisła, ale czad, co? Pierwszy raz coś takiego widzę. Mariusz, o co w tym chodzi? No, w związku z tym, że jest tutaj dosyć liczna grupa przyjezdnych, nie tylko tutaj z centrum Gdańska, ale i z centralnej Polski ludzie przyjechali, przygotowaliśmy takie punkty, gdzie można sobie dojechać. Skanując zwykły kod QR pokazujemy, gdzie można dojechać, w które miejsce. Takie, powiedzmy, typowe miejscówki, w których można zostawić w miarę spokojnie samochód, przejść sobie 500-600 metrów, wrócić do auta, pojechać w następne miejsce. I tutaj pod takim każdym kodem znajdziemy sobie miejsce, gdzie można śmiało zaparkować samochód. Witam Państwa Tolarowskich. Witamy. A co my tu mamy? Dzień dobry, dzień dobry. Ja pierniczy, morski full od Rafała. Słuchajcie, no a potem, wiecie, ja te morskie fule walę na tych, na debatach, a z pustymi rękami przyjeżdżam na zawody. Proszę bardzo. Zobaczcie. Pięknie. Dzięki, Rafał. Mirek, jak ja mam w takich warunkach, zobacz, prowadzić? Zobacz, no zobacz, no. No nie, w ogóle. To się mi tutaj respi w samochodzie. Ale ja akurat mam rozwiązanie na to. Ja od razu tego myślałem. Ja ci pomogę. Czekaj, zaraz tu wygrzebiemy jedno dla Mirka. Jedno, ja jeszcze z dwoma kolegami jedę. Tak. Albo jedno, albo trzy, nie? Także... Nie ma lekko, nie? Czekaj. Jest, jedno. Jedno. Drugie. Dziękuję. Bo Mirek mówi, że z 3 kolegami jest. Wsiąść, bo ma piwa na tym. No jak ja mam tu prowadzić, no. Dzięki wielkie, Rafał, robisz robotę normalnie. Tutaj była odprawa. Myśmy z Filipem pomyśleli, że obłowimy po prostu tutaj ten cały odcinek. Jesteśmy tutaj. Tak to wygląda w praktyce. Natomiast nie przewidziałem jednej rzeczy, że mamy wiatr w oczy, nie? I no, teraz fajnie wieje, to bez sensu. Spróbujemy tam, zobaczcie, w oddali most, przelecieć się nad tym moście, przelecieć się i gdzieś po tej drugiej stronie wylądować, ale to miejsce wygląda fajnie, nie? Fajnie, tak nawet, zobaczcie, szczupakowo, no ale szczupaka nie możemy łowić, nie? To... Filip zdecydował, że chce łowić w zaroślach. Może i dobrze, że nie ciśniemy w miasto typowo, jak wszyscy, bo chyba wszyscy pocisnęli w miasto, z tego co widziałem. No i jesteśmy tutaj w takim ciekawym miejscu. Będziemy łowić, powiedzmy to, pod mostem. Mam nadzieję, że ta miejscówka się dużo nie zmieniła, natomiast widać, że Gdańsk się cały czas rozbudowuje i te nabrzeżne strefy, które no jeszcze, powiedzmy, 2-3 lata były dla nas dostępne, zaczynają być niedostępne. No co tak, jeżeli chodzi o nasz street fishing, działa zdecydowanie na minus. Tak to wygląda. A Filip tutaj troszeczkę łowi, ja musiałem skoczyć po was, czyli po kamerkę, bo zapomniałem. Słuchajcie, całkiem spoko, natomiast jak to tu wygląda, Filip? Nic nie bierze, nic nie skubię, glonów dużo. Glonów jest dużo. Przerzuciliśmy, bo teraz zobaczcie, wiatr mamy z tamtej strony, czyli w plecy. Teoretycznie przynęta daleko leci, no ale też powinno być tutaj fajniej, spokojniej. Okoliczności przyrody bardzo ładne. No, podepnij. Okej. Okay. Dobra, kochani, tyle tego jest. Postawimy to tu na chwilę. Postawię was. Tutaj mam Adriana Topolskiego. Szczęścia, czy raz miał główne, a na drugą zaspał. Zobaczcie, pełne. Tu jest jedno, trzymaj. To się może urwać, bo to jest ciężkie. Tam są browary, nie? O! Jest dużo. A to jest nawet cięższe i nawet koszulki, zobaczcie, jest dobrze. Adrian? Dziękuję bardzo. I ta miejscowa, no słabiutka, ale potencjał ma. Filip, coś ty dostał od organizatora. Bagietka hiszpańska z kurczakiem, sałatą lodową, ogórkiem, pomidorem, majonezem. Czad, nie? Ej, kurczę, no ja jestem w szoku, słuchajcie, ja się tego nie spodziewałem, patrzyłem, że tam jakaś drożdżuwa jest, zresztą pyszna, już zjedzona, a tu taka jeszcze bagietka. No, rewelacja. No i dostaliśmy jeszcze wodę i jakiś batonik, także jest naprawdę spoko, zadbali o nas. Tam było otwarcie, natomiast my jesteśmy po drugiej stronie. Po drugiej stronie, tak dokładnie, staramy się iść pod most i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, no bo robi się ciemno. Teraz jeszcze nie, ale tak za godzinę, dwie będzie. I ja bym nie chciał na jakimś mega wygwizdowie z Filipem wylądować, jak będzie totalnie ciemno, nie? Czyli mamy coś takiego. No i w sumie tutaj dużo jest takich myków. No syf jest, no bo to jest, słuchajcie, martwa Wisła, tak to wygląda niestety. No jakaś mata do ćwiczeń nawet. Ale... miejscówka, zobaczcie. Na szczupaczka nawet, nie? Bardzo fajna, słuchajcie, miejscóweczka, ale myślę, że nie na tą przynętę. Zmieniamy przynętę? Czy idziemy dalej? Zobaczcie, nawet poduszka jest. Można tutaj nocować. Tam strzępki podbieraka. Coś tu się działo. Mam nadzieję, że nikt w łeb nie dostał po prostu podbierakę. Dobra, ale zobaczmy, jak to wygląda. Dobrze jest, głęboko. Głęboko? Nie ma dna za dole. No dobra, czyli głęboko i nie ma widać dna, no to spoko, ciśniemy. Miejscóweczka naprawdę bardzo fajna. Myśmy łowili... Kurczę, nie, z tamtej strony żeśmy nie łowili. To jest, powiedzmy, taka nowa miejscóweczka. No wiem, widziałem. Filip mówi, że mam tam iść. Może coś fajnego. Zobaczcie, jesteśmy pod mostem. Niski stan wody chyba, bo te kamienie to przeważnie są pod wodą. Chyba bączki dwa. Testowaliśmy plecionki, dostałem od Kongera kilka do testów. Testów, które no, miały pokazać pod mikroskopem, jaka faktycznie jest grubość plecionek, i pozwoliłem sobie, wiecie, do tego Conger Strito Air, który jest ultralightem w moim arsenale takim najbardziej finezyjnym, zastosować plecionkę 004. Zawsze uciekałem od tych plecionek, ponieważ bałem się mocy na węźle. Natomiast no tutaj wychodzi na to, że może ta plecionka dawać radę. Kilka takich zaczepów było, bo tak jak widzicie, na to dno, ono ma dużo tych kamieni jest, ale poza tym mamy też takie trzciny. No i trzeba było tak troszeczkę mocniej ciągnąć i się udawało, muszę powiedzieć, do tej pory. Oczywiście mam zwieńczenie fluorokarbonem, no i dropshocik dzisiaj na pierwszy rzut i to daje, słuchajcie, radę, daje dzisiaj radę. Natomiast ta grubość 004 to jest jakaś petarda. O, Filip już jest na drugiej stronie. To jest obieży świat. Ja nie wiem, jak on to robi. Tu gdzieś tak oblast to dookoła. Jeszcze trochę i nam się będzie ściemniać i tak prawdę mówiąc nie wiem, co teraz dalej, gdzie iść. A Filip dzisiaj ma na swoim ultralajcie 006 plecioneczkę. Też oczywiście od Kongera. No i zobaczymy jak to będzie szło. No, co do 006 tutaj nie mam żadnych pytań. Łowiłem na nią przez kilka lat. Łowiłem na Ultra Tini od Kongera. Właśnie 006 nie ma problemu z jakimś tam pękaniem, rwaniem na węźle. No a teraz ta 004. Taka moja osobista nowość na ten sezon, zobaczymy, jak to będzie szło. Leci ekstremalnie daleko, naprawdę leci daleko. Na tak cienkiej plecionce ona też nie tworzy balonu, jak łowimy gdzieś w porcie, jest głęboko. Znamy to z łowienia na dorsze, z połowów na dorsze, gdzie no, kuter jest w dryfie, no i te plecionki, jak używamy grubych plecionek, które jeszcze dodatkowo pęcznieją pod wpływem wody, to wtedy mamy problem z tym, że tworzą się nam jakieś dziwne balony. Ta plecionka no, nie potrafi w tym momencie dobrze pokazać tego brania, jak łowiliśmy na dużych głębokościach dorsze. No a tutaj mamy 0,04, to jest po prostu już jakieś ekstremum dla mnie, chyba 0,06 już było taką ekstremalną plecionką, która się sprawdziła i którą ja wszystkim polecałem przez wiele lat. Zobaczymy, czy to 0,04 no, przebije tą Ultra Tini 0,06. Most z drugiej strony. Słuchajcie, wygląda to wszystko tutaj bajecznie, nie ma żadnych wędkarzy, ale chyba wiemy czemu, bo nie ma ryb. No to podejrzewam, te ryby gdzieś są, tylko my nie potrafimy je złowić, nie? Też tak może być, ale no to, że mamy wiatr w plecy, to jest jedno, bardzo duży plus, bo na początku byliśmy z drugiej strony, no i tam już się tak fajnie nie łowi. Jesteśmy przy mojej baszcie. Kurczę, zawsze chciałem tutaj przyjść. O tym gadałem. Ktoś tam jest, ktoś tam tą basztę obsługuje. Zobaczcie, jacyś wędkarze są. Ja myślę, że my do nich dołączymy, ale oni chyba się właśnie zbierają teraz. Piękna sprawa, no super rzecz. O, mamy coś takiego dla pani Heleny. Witamy serdecznie. Proszę bardzo. Dziękuję. I teraz tak, tam jest voucher. Będzie wykorzystany. No właśnie, ja mam wielkiego ćwieka, zobaczcie, to jest voucher na imię, nazwisko i to jest pani Helena. Zdarza się najczęściej tak, że no, kobieta wygrywa dla chłopa, nie? No to tak jest. Zobaczymy. No, a tu? No nie wiem, zobaczymy. Pani będzie łowić? No oczywiście. Ja cię kręcę. Szok, normalnie szok i niedowierzanie. Zobaczcie, jesteśmy tu, gdzie mniej więcej, no teraz mamy ten samochodzik, ala. Cofniemy się, tak, bo myśmy już widzieli tą basztę, tylko spróbujemy, z racji na to, żeby się ciągle nie oddalać, spróbujemy się wrócić po prostu po samochodzik. 7 minut, tak, 7 minut drogi. Podskoczymy do tej baszty i zobaczymy, jak tam jest. Fajne zakole jest, mega rewelacyjnie powinno się tam łowić, ale jak będzie, to zobaczymy. To są zawody, co Filip? No, by coś brały jeszcze, to wygra wymiarowy okoń. Tak, właśnie dzwoniłem do Adama Garlickiego, który tutaj też jest medykiem na tych zawodach. Już widelec, jakby się coś stało, to oczywiście mamy swojego medyka. No i on mówi, tak, miał kontakt z rybą, prawdopodobnie szczupak, obcięło mu wszystko. No i popłynął, także on jest podierany, mówi, jak gwizdek, jest ok, kontakt z rybą był, są morale. A my ciśniemy teraz do samochodu, tam jest samochodzik. Jest moja baszta! Wielokrotnie o niej rozmawiałem z wami na debatach. Mówiłem, że tutaj jest fajne miejsce. To jest miejsce, które jest wysoce obiecujące. Dlaczego? Bo mamy, zobaczcie, mamy most, a tu mamy, zobaczcie, co to jest. Takie oto jakby takie starorzecze, zakole, nie wiem jak to nazwać. Rewelacja. Słuchajcie, jak tutaj nie będzie okonia teraz, ani sandacza, to ja już nie wiem co, nie? Mamy, zobaczcie, wysokie tutaj to nabrzeże, więc przyda się ten mój kasiorek, wiecie, 4-metrowy. Uzbroimy się i lecimy z Filipem. No myślę, że z godziny tu posiedzimy. Baszta, w końcu tutaj dotarłem, super. Co to tutaj? Też dropshocik, zobacz. Dropshocik. Tylko taki duży. Duży, wszystko kombinowane. Na wszystko już próbowaliśmy. Aha. Z marnym skutkiem. Z marnym skutkiem, nawet obrutóweczki, wszystko co było możliwe, blaszki, nawet nie było pobicia, nic, nie? Aha. Dlatego kombinuję już na wszystko, nie? No. Tam u nas węgorz był widać, ale to z węgorzem to tak na spinning to nie za bardzo. Nie za bardzo, no właśnie. A gdzie byliście? Tu od początku, od tego Eurocash, tak. No tak trochę obrzucaliśmy tam i tam w okolicach Eurocashu Adam Garlicki mówił, że miał branie szczupaka, obciął mu wszystko. No. Bo oni poszli tam w drugą stronę kawałek z, tak. Tym... Z Jarkiem. Z Jarkiem, no. Dokładnie, no. Nie, mi tak kombinuje, sam nie wiem co założyć, wiesz? Sandaczek, no powinien na to wziąć, że miałem coś takiego. No niby nie jest aż taka, widziałem, że tam chłopaki większe zakładali. Skutek ten sam. No właśnie. Sławek i Grzegorz tam łowi, zresztą tam więcej ludzi też łowi. Próbuje złowić, tak powinienem powiedzieć. Miejscówka tutaj jest bardzo fajna, jest to baszta i myślę, że pojawimy się tutaj z kajakiem. Natomiast Filip zdecydował, że na ostatnie 2 godziny pojedziemy w miasto. Pojedziemy, myślę, pod Filharmonię Bałtycką, chyba Filharmonia Bałtycka to się tak nazywa. Tam, gdzie mamy, zobaczcie, to koło widokowe, tam się przemieścimy. Powinno być ok, natomiast jak będzie, słuchajcie, to nie mam pojęcia, bo na tą chwilę tylko jeden okonek jest. Złowił go Mirek Gola, 22 cm, no nie ma szału, nie ma szału. Tu natomiast mamy węgorze, Filip wielokrotnie zauważył węgorze, teraz mamy pełno małych rybek. Nie wiem, czy to jest widać, bo to naprawdę jest już ciemno. Pełno małych rybek, są węgorze takie do 30 cm, które dziwnie, ale pływają wysoko. Normalnie je widać, nie? Tradycyjnie morski full musi być. Grzegorz i Sławek Marbork, tutaj tak, Grzegorz, trzymaj jednego. Dziękuję bardzo. Ja nie mogę, bo prowadzę i to zresztą jeszcze Filip, także nie można tak deprawować młodzieży, nie? Oczywiście. Czy można? Nie można, nie można. Wszyscy nie, lepiej nie. Lepiej pod nie. Tego sandacza. Pod tego sandacza, tak, na tą białą gumkę. O, i Sławek, tak jest, morski full, praktycznie nic nie widać, Sławku, bo ciemno tu jak w tyłku. Z Malborka, nie? Tak. I często nad wodą mimo wszystko, nie? No tak. No. Wariaci, po prostu wariaci, nie? Zobaczcie, tam browary od Rafała, o, a tu mamy oczywiście dla Rafała. Zobaczymy, co tam jest, ja już nie pamiętam. Ty, no bogato, nawet muchy masz. Nawet, dziękuję bardzo. Proszę, dziękuję bardzo. Morski film, super. Tak jest. Za patronajta troszeczkę. Też, także dzięki. Dziękuję bardzo, dziękuję. I tutaj jest niczyja woda, czyli tylko łowimy na białą kartę. Wydaje mi się, że teraz, z racji na to, że te dzisiejsze zawody mają być na odcinku morskim, to dzisiaj nie możemy sobie tutaj pozwolić łowić. Natomiast idziemy połowić sobie na odcinek morski, czyli no za tym kołem widokowym. Czyszczę motławę. Co to jest? Jakaś szmata. No jak tam? No to samo chciałem się was zapytać. No, tak, tak samo jak u was. Na zero. No oczywiście tak, no byliśmy w paru fajnych miejscach. Między innymi tam, gdzie ja chciałem zawsze być, koło tej baszty takiej. Bardzo ładna miejscówka, słuchajcie, kurde, szok, nie? Bardzo dużo małych rybek, nie Filip? No, ale mieliście, wyciągaliście? Nie, ale było bardzo dużo, się spawiało. I to jest tak, wiesz, jakieś tam sandaczyki takie niewymiarowe, no. Po kilka sztuk. Kurde, muszę podróżyczki, bo kilka sztuk, a tak to wiesz co, pserty. Tego nie zdejmy. Ponoć były jakieś standardy, ale nie wymiary. Ale nie wymiary, nie? Mirek Gola ma okonia 22, nie? O, 22? Ja. No to pięknie. Chyba kruciaki. Ale były. Były. Małżonka też jednego miała. Ale na przynętę normalnie sandaczową? Nie. Czy przyłów okoniowy? No, okoniowy. No. Okonia złów jednego, to będziesz na podium. To co, nic? Nic. Mirek Gola, 22 cm okoń. No, to wiem. No i koniec. No i koniec, no. Ponoć koniec. Po tej stronie mamy wody morskie, a po tamtej już wody spółdzielni Troć. Tutaj mamy, zobaczcie, basztę. No i dobra, spróbujemy tutaj to obłowić i będziemy teraz szli po tej stronie wody i zobaczymy, czy to coś da. Ponoć nie ma ani jednego jeszcze sandacza, a jest godzina 8:30. Mamy Jarka, organizatora. Jarek, melduj. Znaczy, ja łowię rekreacyjnie, ale słyszałem, że jakaś ładna ryba padła, jakiś sandacz 60 parę centymetrów. Tak? Jest sandacz? Coś mi się tam obiło. 64. No. 64. Jakieś okonki pojedyncze się trafiają. No Mirek Gola 22 ponoć miał, nie? I tak jest lepiej niż w Słowowie. Tutaj właśnie. I plus jeszcze jeden, 4 okonia. O. No. Czyli sandacz jakiś jest, no spoko. Myśmy obrócili chyba wszystko, co było do zrobienia, tyle kilometrów już mam dosyć. I powiem, teraz chcę po prostu przejść tutaj ten odcinek tam i wyjść sobie. I to by było na tyle. Mówisz? Ale to brania okoniowe chyba, co? Nie, małe sandacze. Super. Patrz, jest zemsta, bo ja myślałem, że szczupaki będę łowić. Dobra, też mam Jarka taką szybką, tak dla... Dobra, gad, wiemy. Zerwał się? I zerwał mi zestaw. Dobrze, że to organizator. Nie pójdzie na nas. Wszystko sprawiło. 50 na pewno. Szczupak, ja? No. Szczupak był, no. Te diable. A już myślałem, że sam też taki łapie. Ja tak też tak patrzę. Też. No. Zahaczył mi o zestaw. Poszło. Jarek, ja nic nie mówię, to się wszystko nagrało. Tak. Będzie beka, będzie beka. Dobra, izolujemy. Tak, ale zobaczcie, Jarek stoi tu, a tam jest Żabka. Przypadek? Zawsze koło Żabki, nie? Przypadek? Nie sądzę, nie? No zielony w sumie zielony to. No. I uwaga, jest też takie coś tutaj dla moich patronów. Proszę bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. O. Jedno branie przed chwilą i tyle. Ale co chwilę nie żadnych innych. Nie. A u was? No, 4 albo 5 sondaczy. Niestety wszystko pod wymiarem. 37,5 największe. A tam kolega? Jedna ryba, się pamiętam jak się nazywała, Certa. Ale... Certa. Przez przypadek co... Przez przypadek... Za korpus złapana. Nie, ta... Dzisiaj czuję, okonie wygrają. Nie, są sondacze. Ładny ten Gdańsk. Filip, i jak tam sytuacja? No, nie wiem, nic nie złowione, nic nie brało i tylko jeden szczupak było widać, bo go złowiono. Czyli w sumie, jak dla ciebie, to chyba Władysławowo lepsze, nie? No. Tam chociaż tych okoni natrzepałeś na maksa, nie? Tam cokolwiek było. No. No, słuchajcie, naprawdę staraliśmy się bardzo mocno. Obskoczyliśmy bardzo dużo tych rejonów tego Gdańska, spotkaliśmy masę ludzi. To nie jest tak, że nikt nic nie złowił, natomiast no, nam się nie udało, niestety. Nam się nie udało, jedno branie miałem, czyli jakiś tam kontakt z rybą był, ale bez sensu, po prostu jesteśmy zacieńcy chyba, co? Dziękujemy bardzo za obecność, zapraszamy na kolejne zawody spinningowe. Teraz nie wiem. Chcesz to, Filip?